Witam Was serdecznie w podcastie Neurofiki. Tutaj Patryk Maciek. Wasi ulubieni neuroterapeuci. Miałem tego nie mówić, ale okej. Okay. Niech zostanie. I jest z nami nie neuroterapeutka, ale myślę, że idealnie wpisuje się w to, co my chcemy przedstawić. Jest z nami Aldona. Cześć, Aldona. Cześć. Czyli po prostu w takie holistyczne podejście. I kurde, nawet w to, co mówimy na kursie masażu tkanego mokrego, że jakby fizjo nie jest to tylko od mięśni. I człowiek to nie jest tylko mięsień. Tam jest dużo fajnych rzeczy które mogą nas naprowadzić na przyczynę problemu. Więc dzisiaj pogadamy sobie o analizie badań laboratoryjnych właśnie dla fizjo, bo taki też kurs stworzyliście. W sumie Aldona stworzyła, tam też brała się udział. Ja byłem tam tylko w małym procencie, aczkolwiek pojawiałem się. Tak, udzieliłeś wizerunku i głosu. Tak, dokładnie tak. I tak lepiej niż ja. Lepiej. W ogóle tam nie było. Ale dzisiaj jakby uczestniczę w tej rozmowie i pogadamy, słuchajcie sobie, o takiej analizie badań w praktyce fizjo i ile nam to może jakby wnieść do praktyki i dlaczego to może być takie ważne. I pogadamy sobie troszeczkę na przykładach pacjentów naszych. W sumie będziemy mówili bardziej o pacjentach Maćka i o tym po prostu, co nam wszystkie te parametry dają. Tak, więc na pewno ja mogę ze swojej strony powiedzieć to, że często proszę pacjentów o wyniki badań laboratoryjnych. Myślę, że zaraz sobie przejdziemy do tego, jakich i po co i w ogóle. Tak gwoli wyjaśnienia, no bo powiedziałeś, że bardziej ja. Może dlatego, że mam po prostu dużo pacjentów z problemami, się zgłaszają z, no, można powiedzieć, narządami wewnętrznymi, tak? Bo taką chyba najczęstszą skargą u mnie akurat w gabinecie jest refluks żołądkowo-przełykowy, różne problemy jelitowe, bóle brzucha i no powiedzmy tego typu problemy to są. Więc no oczywiście w ramach i diagnostyki takiej różnicowej, ale też w ogóle poszukiwania zaburzenia funkcji, proszę pacjentów o to, żeby sobie takie badania przynieśli i je interpretujemy. Ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, bo nasi pacjenci wszyscy, nawet jak mają problemy typowo, wydawałoby się, mięśniowo-powięziowe, czy w ogóle gdzieś tam związane z narządem ruchu, to oni również możemy u nich podejrzewać, że te badania laboratoryjne będą ważne. A jeszcze, wiecie co, zanim tak dobijemy tutaj i będziemy sobie gadać już tak, na takie tematy stricte praktyczne, to jak to możliwe, że ty, Maciek, fizjo i neuroterapeuta, i ty, Aldona, która nie jest fizjo i zajmuje się analizą badań, się poznaliście w ogóle? Bo ja dopiero Aldona poznam teraz. No nie, jakby słuchałem oczywiście w podcastie kiedyś twoim tutaj, wiem, że nagrywała kurs, nawet częściowo widziałem kilka materiałów z tego kursu, ale nie znaliśmy się. A wy się znaliście? Skąd się znacie? My się znaliśmy z takiej ekipy, robiliśmy taki projekt, się nazywał Jak nie umrzeć. Tak. I on już nie działał, wszyscy umarli. Nie udało się nam. Nie udało nam się. My się ocaliliśmy, jeszcze żyjemy. Tak. Trochę tak. Creepy zrobię się. Nie, no, no ale tak faktycznie, jak Maciek mówi, poznaliśmy się tam i później chyba Maciek o coś mnie zapytał, albo ja Maćka o coś zapytałam. Ty sumie powiedziałaś, tak, bo to była rozmowa. Klasyczne takie tematy. Ktoś mi tak, a wiesz, pewnie Aldona zagadała, bark mnie boli, coś, nie? Coś w tym stylu. Maciek, a ja tak powiedziałam, zrobiłem morfologię. No, mam tutaj takie badania, coś tam byś mi podpowiedziała i tak poszło piecem. Okej. Okay. Tak, i okazuje się, że jakby można tutaj dość dużo wyciągnąć dla siebie. Głównie my będziemy wyciągali teraz od Aldony informacje, dlatego że i jak w ogóle, znaczy tak, może zaczniemy sobie tego, takie pytanie, bo ktoś może się zastanawiać, jakby po co jest to fizjo, jakby po co fizjoterapeutom jest na przykład badanie laboratoryjne, bo wydaje mi się, że może być taka informacja, że kurde, znowu wchodzimy w czyjeś kompetencje, bo to jednak jest dla lekarzy, to jest dla analityków. Po co w ogóle się w ten temat zagłębić? Może wystarczy wysłać pacjenta do lekarza i on te badania zanalizuje, a po co my to mamy robić? Masz jakiś pomysł na to? Teraz ja. Tak. Ja bym tak patrzył wymownie, wiesz, jakby. Myślę, że powodów jest kilka, tak powiem enigmatycznie, ale tak na serio to wydaje mi się, że pokazujecie, że pacjent dla was to jest całość, że to nie są właśnie tylko mięśnie i kości i że to, że pacjent przychodzi, boli mnie łokieć, nie oznacza, że
prowadzicie terapię tylko łokcia, no ale sprawdzacie całość. No, widzę, że wiesz coś na nasz temat. I wtedy wydaje mi się, że jednocześnie badania laboratoryjne uczą trochę pokory i też pomagają w skuteczności terapii. Uczą trochę pokory, bo właśnie widać, że nie wszystko da się rozwiązać terapią manualną, ale mogą pomóc w skuteczności, dlatego że działacie wtedy na wielu polach. Możecie sprawdzać, czy pacjent na przykład stosuje się do zaleceń. Typu przychodzi pacjent, badacie go na wstępie i zadajecie mu zadanko domowe, typu no musi pan troszkę zrzucić albo zmienić dietę, albo wprowadzić ruch i za 3 miesiące robicie te same badania. I jeśli wyniki są totalnie takie same lub wahają się o niewielkie wartości, no to macie podkładkę, że no pan nic nie zrobił z tym. Albo coś, co pan robił, to nie działa. Więc pacjent nie może wam powiedzieć, ej, jesteście beznadziejni, bo coś daje wam hajs od 3 miesięcy i to nie działa. No, tylko macie, wiecie, papier też, no ale pan też nic nie zrobił. Nie? To nie, że nasza terapia nic nie zrobiła. Tak, znaczy to jest rzeczywiście fajne pod kątem monitorowania przebiegu terapii, ale pomyślałem sobie też o tym, że my czasami możemy sobie nie zdawać sprawy, na jak wiele rzeczy nasza terapia działa. Mhm. I się okazuje, że oprócz tego, że na przykład pacjenta przestało boleć coś, to poprawiły się wyniki badań tego i tego i na przykład wyregulował sobie na przykład, nie wiem, jakby cykl hormonalny cały. Na Więc przykład. To też może być jakby fajne pod kątem jakby doświadczenia, na co rzeczywiście my możemy mieć terapeutycznie wpływ. I tak faktycznie jest, bo u dużej ilości pacjentów, jakich proszę o to, żeby przynieśli badania, najczęściej proszę po prostu o morfologię, bo z niej można bardzo dużo wyczytać. Jest to jednocześnie bardzo tanie i łatwo dostępne badanie, łatwo powtarzalne. Więc oczywiście i tłumaczę pacjentom, jak się przygotować do takiego badania, żebyśmy nie mieli zafałszowanych wyników. No i po prostu sobie po jakimś czasie, no zazwyczaj tak właśnie jak Aldona mówiła, nie? Po 2-3 miesiącach terapii, jak już się zbliżamy do końca, to często proszę o powtórzenie wyników badań. No i faktycznie te wartości się niektóre zmieniają. Na te, na które mamy rzeczywisty wpływ, tak jak tutaj na przykład mówiłeś o układzie hormonalnym, no to tutaj wyraźne są różnice. Tylko to już chyba nie z podstawy morfologii, no nie? Jakby nie, akurat nie. To akurat nie jest z morfologii, ale też na przykład no, tak wtrąciłem trochę bez wyjaśnienia. Jak mam pacjentów z zaburzeniami pracy tarczycy. Mhm. To bez względu na to, czy to jest Hashimoto, czy nie. Czyli 3/4 kobiet aktualnie. To jest dość duża grupa. Nie wiem, czy to nie dość wiem, czy popularne. Nie, no to oczywiście przesadziłem. Tak. Ale ja oczywiście, jako bardzo, że człowiek statystyka, to tak, zacząłem się zastanawiać, ile to jest, ale no, dużo. Wystarczy, dużo, no. Na pewno każdy ma po prostu znajome koleżanki, które mają problem z tarczycą, bo to jest jakby standard aktualnie. Przepraszam, przeszkodziłem się. Spoko, już się zgubiłem. Tak, ale tak serio, faktycznie, jak mam pacjentów, pacjentki, no częściej oczywiście panie, z zaburzeniami pracy tarczycy, to proszę o aktualne badania, spisuję sobie je w kartę i później porównujemy i faktycznie te wartości się bardzo fajnie gdzieś tam wyrównują. Czasami po prostu proszę o wykonanie też dodatkowych badań, kiedy mam wątpliwości co do tego, czy w ogóle terapia, którą gdzieś tam będę miał zamiar prowadzić, czy ma sens. Mhm. Czy nie jest to jakieś, czy też nie ma przeciwwskazań do badania, no bo to również można z diagnostyki takie informacje dostać, więc posługuję się tym całkiem sporo. Więc to i zarówno pod kątem monitorowania faktycznie przebiegu, tego jak to się zmienia, żeby nie mieć tylko informacji takiej subiektywnej od pacjenta. No i dwa, no właśnie te przeciwwskazania. No bo to musimy pamiętać o tym, że pacjenci jak do nas przychodzą, zwłaszcza z niespecyficznymi problemami, gdzie to nie jest uraz. No właśnie, no bo myślę, że zapomnieliśmy powiedzieć jakby w takich sytuacjach, to może jakby pytanie do Aldony, jakby znając troszeczkę naszą charakterystykę pracy, mniej więcej, jakby jak pracują fizjoterapeuci, to wiadomo, że teraz bez sensu byłoby wszystkich pacjentów prosić, żeby wykonali badania, więc jakby do kogo głównie, jakby u kogo głównie jakby warto po prostu taką morfologię choćby zrobić? Wydaje mi się, że tam, gdzie nie widzicie, że to jest
ewidentny jakiś uraz, tak jak Maciek powiedział. Na przykład przychodzi do was dziewczyna z, nie wiem, kontuzją nadgarstka i w wywiadzie dowiadujecie się, że od 2 tygodni trenuje tenis ziemny i narzeka, że rakieta jest ciężka, no to raczej nie będzie to problem z tarczycą, no nie? Więc wtedy nie ma sensu gdzieś tam, moim zdaniem, kierować jej na badania. Oczywiście można dla samej ciekawości, ale wydaje mi się, że wtedy to nie pomoże w terapii. Natomiast najwięcej chyba może pomóc takiej terapii no, narządów wewnętrznych, a nawet stawów, bo jeśli zgłaszają się do was pacjenci z bólami ciągłymi stawów, to może nie oznaczać, że po prostu już tak mają, ale może to być chociażby dna moczanowa. No właśnie, to mogą być różne schorzenia na tle takim reumatycznym. Może być borelioza na przykład też. Może być. Bardzo często zresztą. I to może być w badaniach i dzięki badaniom laboratoryjnym tak naprawdę wydaje mi się, że możecie mieć bardziej ukierunkowany sposób działania, że oczywiście możecie uśmierzyć ból lub złagodzić objawy terapią manualną, ale jednocześnie wysyłając pacjenta do specjalisty, pokazujecie, że no nie boicie się tego, że o nie, ktoś nam zabierze pacjenta i on już nam, do nas nie wróci, tylko pokazujecie, że jesteście na tyle pewni i swojej działki, ale też wiecie, gdzie są wasze granice, że możecie działać holistycznie i współpracując z innym specjalistą nad danym pacjentem, szybciej przywrócicie go tak naprawdę do zdrowia lub jakiegoś komfortu życia. No właśnie, bo też jakby tak pomyślałem sobie teraz, jest taki dobry pomysł, jak już się powiedzmy w tych badaniach zobaczy, co się u tego pacjenta dzieje, to też można łatwiej dobrać sobie osoby, które nam będą potrzebne dalej do kontynuacji terapii. Bo może mieć jakby jeden z elementów, ale może się okazać, że w pewnym momencie potrzebujemy na przykład ginekologa, albo na przykład endokrynologa, albo ewentualnie dietetyka. To na pewno często. Bardzo często. Tutaj, bo to jest, no, myślę, że taka mega składowa. Albo ewentualnie na przykład informacja typu, może na przykład teraz nie potrzebujemy trenera, bo się okazuje, że nie wiem, pacjent ma jakiś, nie wiem, chroniczny stan zapalny cały czas i ten aktywność fizyczna tylko pogarsza sytuację, więc może być, okej, dobra, pauza, zaleczmy to i później wprowadźmy trening, bo to też może tak być, że ktoś wykonując jakieś rzeczy, tylko jakby powoduje, że mamy regres terapeutyczny, albo my sami robimy, że mamy regres terapeutyczny. Myślę, że to jest ważne właśnie to, co mówisz, że odpowiednie badania i konsultacja z odpowiednim specjalistą, jakby w kierunku, w którym to powinno pójść, na przykład, nie wiem, z kardiologiem, może też wam dostarczyć informacji na temat tego, czego nie możecie u danego pacjenta zrobić. No bo na pierwszy rzut oka wprowadzilibyście jakąś tam terapię, która ostatecznie, mając już wszystkie elementy układanki, mogłaby wyrządzić więcej szkody dla pacjenta, nie? Ja tak myślę, znaczy ja bardzo jakby widzę w tym dużą, dużą wartość. Wiem, że może być też taka sytuacja, że ktoś się zastanawia jakby, po co w tym kierunku na przykład iść, załóżmy, skoro teraz na przykład zlecasz sobie badania, albo był ci w jakimś, nie wiem, LuxMedzie, Medicowa, czy gdziekolwiek indziej, dostajesz sobie rozpiskę i masz informację, co jest w porządku, a co nie. Więc jakby wiesz, jakby trochę można powiedzieć, że ktoś to spisuje, albo nie wiem, czy to algorytm teraz jakoś nie robi, czy to jest komputerowo wyznaczane po prostu, te proporcje. Bo wiesz, na przykład dostajesz sobie kartę, no rzeczywiście, bo ty jesteś analitykiem, więc jakby będziesz wiedział dokładnie, teraz to też mam pytanie, które pewnie gdzieś tam ludzie mają, że mam te badania krwi, zrobimy sobie je, no i mam oczywiście tutaj erytrocyty, limfocyty i tak to wszystko i po prostu widzę na tej karteczce, że mój wynik jest na zielono, więc jakby po co ten temat dalej drążyć, no nie? Czy to znaczy, że już jest super, czy może się okazuje, że nie za bardzo? I po co jakby tą analizę jakby wiesz, wchodzi głębiej w nią, skoro tak naprawdę jakby, no widać czarno na białym, czy tam nie, zielono na czerwonym, że jest okej albo nie jest okej. No ważne jest to, że nie leczymy wyniku, tylko pacjenta. No i bierzemy pod uwagę to, jakie pacjent ma wyniki badań, ale też jak pacjent się czuje i jak w ogóle funkcjonuje. No jeżeli dostajesz wynik i faktycznie, tak jak mówisz, wszystko jest na zielono, ale pacjent no, za bardzo nie ma ochoty nic robić i nie ma siły i w ogóle najchętniej by spał cały dzień, no to generalnie większość ludzi tak nie funkcjonuje.
Znaczy moim hobby też jest sen, ale wiem, że jest, powinno to być w rozsądnych ilościach dawkowane. Ale sen, na szczęście dużo śpisz, czy się interesujesz snem? Nie, lubię spać po prostu. Lubię spać i dziwi, naprawdę dobrze. Tak, lubię spać, ale wiem, że no, jeśli bym poświęcała na to 14 godzin dziennie, no to coś jest nie tak. I ważny jest nie tylko wynik pomiędzy wartościami referencyjnymi, ale też proporcje pomiędzy tymi wynikami, to jak to się układa, bo na przykład w hormonach, już wchodząc w temat taki bardziej u kobiet, to często jest zależne, że pojedyncze parametry, one mogą być w porządku, no ale pacjent, to znowu, to nie jest pojedynczy parametr, to nie jest tylko noga i albo tylko ręka, tylko to jest jakby całość, to wszystko musi współgrać, to są naczynia połączone, więc jeżeli nawet dany parametr jest w porządku, no to one łącznie też muszą wobec siebie być w odpowiednich proporcjach. I tutaj na przykład może się już nie zgadzać. Przykładem jest na przykład morfologia, czyli tam też dostajemy wynik, jak się rozkładają poszczególne frakcje, tam neutrofile, limfocyty i w ogóle. No i może być tak, że one też się wszystkie mieszczą w wartościach referencyjnych, ale już proporcje do siebie nie będą takie same. I to widać na tym, że jak dostajemy wynik morfologii, to często mamy wartość liczbową, oznaczoną krzyżykiem czy tam hashtagiem, i mamy wartość procentową. I jeśli któraś z tych rzeczy jest zaburzona, najczęściej procentowa, no to wszystko się rozjeżdża, bo to jest po prostu wyliczane przez analizator. I wartość liczbowa może być ok, ale procentowo już jest jakoś tak nie za fajnie i nie ma to za bardzo sensu albo jakiegoś połączenia. Wtedy warto mniej więcej się ogarniać, a jako fizjoterapeuci uważam was za zawód medyczny, więc myślę, że no, bardzo... Ogólnie to jesteśmy. Tak. Że dzięki. Więc warto jako zawód medyczny, no to mieć jakieś pojęcie też o badaniach laboratoryjnych, żeby móc coś powiedzieć na ten temat, a nie być po prostu człowiekiem, który patrzy, okej, okay, mieszczę się, to się mieszczę i jest super. Tak, znaczy to jest, wiesz, fajne, znaczy dodatkowo prawdopodobnie z tego, co jakby kojarzę, to sytuacja jest taka, że te normy są takie niezbyt zindywidualizowane, tak dobrze powiedziałem? No tak, bo mamy też normy funkcjonalne, które są, na przykład się powinny gdzieś tam mieścić dla poszczególnych grup wiekowych, nie? One się mogą różnić, więc niektóre parametry w wieku, jakim jesteśmy, nie wiem, 18-30, no to już ta norma jest inna niż dla kogoś, kto będzie miał około 60. Więc to też jest trochę zależne gdzieś tam na przykład od laboratorium, bo tak jak mówisz, mogą być takie, tutaj Aldona, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale... Czekam, co powiesz. Jak, tak, jak na przykład mam wyniki z jednego laboratorium, to one faktycznie mają ten wskaźnik i normy, mam wrażenie, że są dostosowane do wieku, no bo tam oczywiście podajesz dane, więc... analiza uwzględnia to, ile masz lat, ale jak odbierałem z innych laboratoriów, no to na przykład były te wartości referencyjne bardzo szerokie dla niektórych parametrów. No to wtedy ci się może wydawać, że wow, mam w sumie dobrą morfologię. No ona może byłaby niezła jak na 60-latka, ale na przykład masz bliżej 30. No właśnie, czy zawsze jest ten współczynnik wieku brany pod uwagę? Zazwyczaj tak. W ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest to, jak powstają wartości referencyjne. To nie jest tak, że jakiś dziadek, wiecie, w Stanach tam na przykład WHO sobie siedzi i o, teraz w tym roku na przykład żelazo damy odtąd dotąd i wysyła do wszystkich laboratoriów i wszystkie laboratoria spoko, dobra, może być tak i tak ustalamy na wyniku. To jest tak, że generalnie każde laboratorium powinno dla własnego regionu, dla populacji na danym regionie powinno ustalić własne wartości referencyjne. No, byłoby to dość trudne, bo trzeba zebrać odpowiednią grupę osób, na przykład zdrowych albo z danym schorzeniem, żeby móc interpretować to, no i wyznaczyć właśnie przedziały. Ale no, nie robimy już tak. Raczej przedziały referencyjne biorą się od producenta danego odczynnika i analizatora i kiedy wprowadza się dany odczynnik, wtedy się to wyznacza. Generalnie to są takie nudne, smutne rzeczy i nie będę tego teraz tłumaczyć, ale chodzi o to, że to też jest ważne, żeby robić
żeby nie robić jak Maciek, czyli robić badania mniej więcej w tym samym laboratorium, dlatego że te wyniki wtedy można porównać do siebie, bo nie ma informacji na wyniku, czy dane laboratorium A stosuje ten sam odczynnik, jest ten sam analizator, co laboratorium B. I no, krew jest niby ta sama i wtedy ta różnica w wyniku może być znacząca, w sensie takim, że ja kontroluję teraz w dniu zero i za 3 miesiące po wprowadzeniu zmian i owszem, mogą tam być zmiany, nie powinno być takich dużych wahań między laboratoriami, to też nie jest tak, że w jednym nam wyjdzie 5, a w drugim 50, jakiś parametr, ale każde laboratorium przyjmuje swoje wartości referencyjne w oparciu o to, jakimi odczynnikami i analizatorem dysponuje. I warto po prostu robić w tym samym laboratorium, bo ograniczamy liczbę zmiennych tak naprawdę. No, swoje usprawiedliwienie tylko powiem, że moje zamknęli. Robisz w innych różnych laboratoriach? Znaczy też się kiedyś przeprowadziłem w sumie, więc też zmieniłem laboratorium siłą rzeczy, ale po prostu to, do którego chodzę regularnie, to po prostu zamknęli. No. Ale powstało tam nowe laboratorium. Dlatego róbcie badania. żeby nie zamykali. Żeby nie zamykali. Tak. Okej. Znaczy, wiesz co, jakby fajne to jest, no bo to już okazuje się, że czyli trzeba mieć jakąś wiedzę i nie można patrzeć tylko na zielony kolor, no nie? Mm-hmm. Więc jakby to jest fajne. Mam w tym wrażenie, że nie tylko jakby... Moglibyśmy to, myślę, tak porównać, bo to... Do rezonansu magnetycznego? No, nawet jeszcze prościej. To jest tak, jakbyśmy sobie pomyśleli, że byśmy u pacjentów, których boli biodro, jakbyśmy sprawdzali tylko parametr na przykład zgięcia wyprostu. I myślisz sobie, w sumie się zginę, w sumie się prostuje, jest elegancko, wszystko gra. Mhm. To mi jest przyszło dobre. Do głowy jak oceny na przykład na studiach, nie? Zaliczone, okej, okay, po co drążyć, czy to jest na piątkę, czy jednak umiem ten temat na trzy. No zmieściłem się, to nie jest dwa, nie? Więc... Tak. W sumie elegancko. Ja myślałem bardziej, że to troszeczkę, wiesz, jest rezonans na przykład, no bo teoretycznie potrzebujesz jakby wiedzy o pacjencie plus badania obrazowego, żeby jakoś wypluć po prostu jakby, wiesz, całą sumę z tego wszystkiego, bo jak weźmiesz tylko na przykład sobie wyniki badań, a nie znasz go pacjenta, to jak badania pokazują, często odesłalibyśmy dużo za dużo osób na operacje, które się w ogóle nie kwalifikują, bo ich nie boli na przykład, nie ma żadnych problemów. No tak. Jednocześnie przepuklina jest potężna. No, no albo tak, chociażby masz parametr BMI, od którego się teraz odchodzi. No, jeśli ktoś trenuje intensywnie, jest no, przebity, ale po prostu masą mięśniową, no to też będzie według miał wyrąbany gdzieś w kosmos BMI i w ogóle jakbyś zobaczył sam wynik, nie, no pacjent jest otyły, a widzisz pacjenta jest po prostu przebitym koksem, nie? Ja jestem otyły. No. Znaczy wiesz, ale na przykład nadwaga słowo zawsze pasuje, bo po prostu masz nadwagę. Nie ważne, czy nadwagę z tłuszczu, no czy tak, nadwagę z mięśni. Tak, ale raczej się źle kojarzy jako tłuszczowo, nie? Otyłość, no. Otyłość już mi kiepsko trochę. Ostatnio właśnie wszedłem na taką popularną wagę Tanita i tam. Jesteś i najpierw pierwsze, co to mi wypluło rzeczywiście na czerwono, że to już jest otyłość. Jesteś gruby. Jestem gruby, po czym po prostu w innych wartościach procentowych tkanki tłuszczowej i mięśniowej się okazało, że w ogóle nie. Powinno się znaczyć tam, że ćwiczysz czy nie. Jakbyś myślał, że nie ćwiczysz, to byś myślał, że jesteś gruby, a jakby ćwiczysz, to jesteś duży. Nie byłoby załatwione. Jest okej. Fajnie. Ja mam jeszcze taką rozkminę, bo tak gadaliśmy sobie i wydaje mi się, że fajne wyniki badań są jakby po to, raz, żeby sobie rzeczywiście tam monitorować to, czy mi to idzie do przodu, czy nie, czy potrzebuję specjalistów, czy sobie dam sami radę w tej terapii, ale też jakby czasami pokazuję pacjentom też, że na przykład trochę nie są w tak dobrej kondycji, jak myślą. Bo czasami zdarza mi się, że przychodzą jakby pacjenci, bo wolnie kręgosłup, fajnie, ja sobie tam testuję go, ale robimy sobie też wywiad. W tym wywiadzie wychodzą takie rzeczy, że jakieś wisceralne problemy się pojawiają, ale to 20 lat już, zaparcie 20 lat już jest. Wow. To jest już długo i tam w ogóle... Już zapomniałem. Gdyby nie to, że po prostu codziennie mam, to bym zapomniał. Dwa, na przykład się okazuje, że nie mogę zasnąć, czy tam w ogóle jakieś z pęcherzem problemy mi się pojawiają, to mnie stawy bolą, ale w sumie teraz mnie za bardzo nie bolą, więc w sumie ten kręgosłup najbardziej. I to nam wskazuje czasami, bo my oczywiście bazujemy sobie trochę na możliwościach regeneracyjnych pacjenta w terapii. Czyli on musi być w jakiejś tam formie, żeby ta nasza terapia w ogóle miała sens. Mm-hmm. I się okazuje, że on często w tej formie nie jest. I zanim on, spotkamy się tam, nie wiem, 10 razy i on w ogóle w tej terapii tam
pójdzie przez kilka tygodni, kilka miesięcy i żebyśmy się jakoś specjalnie nie frustrowali, to się może okazać, że wie pan co, jakby, no, bo to są też pacjenci, którzy na przykład o tym wiedzą i czasami jakieś badania już robili wcześniej, ale to było tylko tak, że zrobili nawet, ale nikt tego nie zanalizował, bo wystarczyli, że po prostu ktoś im zlecił, oni jakby dostali to na przykład, nie wiem, w swojej aplikacji, a wszystko na zielono, super, no nie? I nikt za bardzo, nikt jakby tutaj skonsultował sobie tego pacjenta, porozmawiał sobie z nim, zobaczył sobie te badania i się okazało, że nie wiem, ten pacjent ma niby OB na przykład na zielono, ale jeszcze chwilka i już by było na przykład, jakby sobie w innej części dnia zrobił albo innego dnia, to by było na przykład, albo nie mam CRP podwyższone, więc to też może być takie fajne pod kątem pokazania, w jakim jestem stanie, bo nie wiem, czy się spotkaliście z tym, my troszeczkę rozmawialiśmy wcześniej z Aldoną, że pacjenci, którzy zrobili sobie badanie, ta morfologia wyszła nawet ok, to mówię, nie, jestem super zdrowy, morfologia jest w porządku. A potem jak dla mnie na przykład morfologia, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, to jest jakby informacja taka, że na pewno nie umieram. Czyli ona wyszła mi, wiesz, jakby nieźle, więc tam raczej jakoś poważnie chory nie jestem specjalnie, ale żeby, wiesz, jakby od razu ustalić, że jestem w bardzo dobrej kondycji, jestem zdrowy, no to trochę za dużo. Nie wiem, czy dobrze nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, że po morfologii widać, w jakim jesteś ogólnie stanie. Znaczy to jest zbyt ogólne, żeby określić właśnie, że jesteś, wiesz, jakby w bardzo dobrym stanie, że na pewno nie jest źle. No nie, no mogą być różne rzeczy poza morfologią, które się okaże, że jest bardzo źle. A w morfologii to może nie wyjść, nie? Daj przykład. No duża część nowotworów na przykład. Czyli, czyli morfologia może być dobrze, no że się może być... Tak, jak masz białaczkę, to raczej wyjdzie. I koniec. Ale nie musi. No nie musi. Kurde, są na przykład... to jest też ciekawe, nie? Że jeśli się połączy dwa rodzaje anemii, to już totalnie kombo, jest jedna anemia z niedoboru żelaza, gdzie erytrocyty są za małe i no, zawierają mniej hemoglobiny. No i generalnie, jeśli byś miał tylko tę anemię, to widać to w morfologii. Mhm. Ale jeśli ktoś przechodzi na źle zbilansowaną dietę, to może się jednocześnie nabawić niedoboru witaminy B12, gdzie ta anemia powoduje znowu puchnięcie erytrocytów. Więc to się mniej więcej wypośrodkowuje i średnia wielkość erytrocytu jest prawidłowa. Okej, czyli jesteś w ekstremalnie kiepskim stanie, jednocześnie tak, ale wynik badania jest super. Sztos. Tak. No i to na przykład można wykryć już tylko pod mikroskopem, nie? Mm-hmm. Albo w jakichś takich bardziej... No badając też inne parametry. Mm-hmm, badając inne parametry właśnie, tak jak Maciek mówi, no. Więc to jest przykład na to, co mówisz, że może być tak, że morfologia jest super, no to ja też jestem super, nie muszę nic robić. To nawet jest gorzej niż ja myślałem. Będę w kategoriach, że wiesz, teoretycznie nie jest tak źle, bo ci wyszło na przykład, nie wiem, podstawowe badania dobrze, a to może być tak, że jest bardzo źle, a wyszło ci podstawowe badania dobrze. Mm-hmm. Czy jest jeszcze gorzej? Też tak może być. No są no, też badania, to jest w ogóle super ciekawe, bo są też badania krzyżowe, gdzie ja na przykład teraz prowadzę zajęcia ze studentami z parazytologii. Z czego? I z parazytologii, okay. Pasożyty. Tak, bo ja to słyszałam po prostu. Ok. Wierzę ci. I tam na przykład uczę o malarii. I jest taki szybki test diagnostyczny, jak teraz był na COVID, czy tam test ciążowy, że się po prostu nakrapla próbkę krwi i się czeka, tam idzie pasek. I mogą wychodzić wyniki fałszywie ujemne u na przykład kobiet po 50 ze względu na obecność u nich czynnika reumatoidalnego. Okay. Czyli to też są jakby reakcje krzyżowe, czyli możesz mieć malarię, jeśli jesteś kobietą po 50, ale ona może nie wyjść z takiego testu, bo właśnie masz czynnik reumatoidalny podwyższony. No i w badaniach laboratoryjnych też są takie testy. Może też wyjść na odwrót. Ja na przykład bardzo nie lubię parametru OB, bo on reaguje na wszystko. Jest bardzo czuły i w sumie nie mówi o niczym. Okay. I nie polecam tego badania. Bardzo je hejtuję, wolę CRP. Ale ono było chyba kiedyś w standardzie, no nie? Jakby tak mi się wydaje. Tak, często jest, bo ono jest bardzo jakby mało kosztowne do przeprowadzenia. Tanie i średnie. Nie powiem co. No, każdy stan zapalny tak, reaguje bardzo mocno, a przewlekłe stany zapalne mają praktycznie
wszyscy nasi pacjenci teraz, z każdego powodu. Wystarczy, że pacjent postanowił, że na przykład do laboratorium, które jest na drugim piętrze, sobie wejdzie po schodach, po zdrowiej i no już OB może być wyższe niż standardowo. Mhm. A często na przykład się zdarza, że to OB na przykład jest niższe niż rzeczywiście jest na przykład? Nie, to raczej, okay. raczej się nie zdarza i też raczej nie przywiązuje się dużej wagi do niskiego OB. Mhm. Z tego co okay. tak pamiętam. Znaczy, tak, to, no, to jest jakby w tym racji wiesz, fajne, że po prostu jednak to jest ciekawe, że jednak jest to trochę bardziej skomplikowane niż nam się wydaje stricte, no nie? Że jakby tutaj jakby te reakcje krzyżowe i taka bardzo duża indywidualność jest jakby kluczowa. Dobra, może zrobimy sobie, uderzymy troszeczkę w praktyczne aspekty tego tematu. Masz w głowie jakąś sytuację taką życiową z gabinetu? Stricte? No sporo związanych, no właśnie chociażby z samą anemią. To jest bardzo częste, więc znaczy przynajmniej bardzo częste spośród moich pacjentów. Nie chcę się wypowiadać o ogóle. Bo też akurat tutaj jakoś nie śledzę statystyk, ale na przykład miałem dużo osób, to są najczęściej panie, no bo wiemy, że są bardziej narażone po prostu na anemię. Teraz no też z racji, no można powiedzieć, takich czynników trochę kulturowych, trochę gdzieś tam wzrostu świadomości tego, co jemy, jak jemy, pewnego rodzaju gdzieś tam mody, też dbanie o klimat i tak dalej. No coraz popularniejsze są na przykład diety roślinne, co jest samo w sobie bardzo spoko, nie? Ale mam dużo takich osób, które się okazuje, że jednocześnie przechodząc na dietę roślinną w ogóle niczego nie bilansują i niczego nie liczą, nie badają krwi i niczego nie suplementują. Co jest bardzo kiepskie, no bo się okazuje, że no mogą mieć na przykład anemię z niedoboru B12. Mhm. Albo po prostu z niedoboru żelaza, no bo na dietach roślinnych też trzeba o tym pamiętać, że żelazo niechemowe wchłania się dużo gorzej. Więc to żelazo akurat ja przez kilka lat byłem na takiej ściśle roślinnej diecie, jednocześnie bardzo dużo trenując, głównie bieganie, a przy bieganiu niestety ubytek żelaza jest większy niż nam się wydaje przy innych sportach też. Szybciej się to po prostu żelazo rozpada. Ja akurat chyba nie miałem anemii, ale w badaniach laboratoryjnych się okazało, że tak byłem już naprawdę blisko. Tutaj można byłoby się kopnąć akurat na tym, gdyby też nie umieć tych parametrów sobie sprawdzić, bo już na przykład po morfologii bardzo mocno tą anemię widać. Nie? Tak jak tutaj ale na przykład mówiłaś jest o... mocna anemia. Z żelazem no. jest tak w ogóle ciekawie, że morfologia to jest ostatni etap jakby niedoboru no, żelaza. No. Czyli można rozwinąć niedobór żelaza. Ja lubię to tak porównywać do jakby sklepu z żelazkami, żeby było łatwiej zapamiętać. Czyli mamy magazyn, mamy sklep i mamy witrynę. No i takim magazynem jest ferytyna. Tak. Jeśli mamy sklep, no to będzie nasz parametr żelaza, a witryna to jest właśnie morfologia, czyli najczęściej wykonywane badanie, takie przesiewowe, koło którego się tak przechodzi. No i jeśli nie dostarczamy tego żelaza w odpowiedniej ilości albo jest nadmiar jakby użytkowania tego żelaza, no to jest tak jak w sklepie, czyli jeśli brakuje towaru na sklepie, to się go bierze z magazynu. I dopiero kiedy już nie ma w magazynie, to ten towar ubożeje ze sklepu i dopiero na końcu, jak już braknie w sklepie totalnie, to się wyświetla, czy tam wystawia karteczkę, nie ma żelazek. A, z ekspozycji towar, tak, nie? Tak. Na samym końcu, jak już tak. nie ma nic. I tak samo jest właśnie z niedoborem żelaza. I często jest, mam nadzieję, że już teraz coraz rzadziej i też to widzę, że jest taka większa świadomość, jeśli chodzi o tę anemię z niedoboru żelaza, bo faktycznie jest bardzo częsta. Kiedyś było tak, że no jak anemia, no to tylko w morfologii wyjdzie, że niedobór żelaza, no to będzie widoczny w morfologii. No to potem już trochę poszliśmy dalej, no że trzeba badać to żelazo, że jednak z niedoboru żelaza, no to trzeba sprawdzić żelazo. No ale problem jest taki, że najpierw nam spada ferytyna, czyli ten magazyn żelaza i dopiero później w dalszej części tego niedoboru, jeśli on jest pogłębiany, będzie spadało żelazo
i dopiero na samym końcu będzie to widoczne w morfologii. Czyli kiedy już widzimy w morfologii, że jest ten niedobór żelaza, że ta anemia się rozwinęła, to ten niedobór jest naprawdę już bardzo poważny i dość trudno, wbrew pozorom, jest to uzupełnić, bo to nie jest tylko o to teraz będę jeść więcej żelaza, bo organizm tak nie działa, że teraz mi tego brakuje, to ja tego będę więcej przyswajał. No też ma pewne granice, w których może przyswajać żelazo i wydaje mi się, że pokusiłabym się o 2 razy dłużej trwa uzupełnianie tego żelaza niż jego ubytek. Okej, a ubytek też trwa dość długo. No można się nabawić szybciej, na przykład regularnie oddając krew albo ćwicząc intensywnie, ale no, to też trzeba się trochę napracować. I no tak, potem ale na przykład już jest na przykład dieta, długo jest niebilansowana, plus jeszcze to jest pani, która na przykład ma bardzo obfite miesiączki, to myślę, że się może nabawić dosyć szybko, nie? Tak jak mówisz. Dlatego też panie dużo, dużo częściej mają ten problem. Mhm. A często dieta może być taka, wydawałoby się, no bo to też jest problem taki trochę utajony wtedy, bo anemii sobie nie rozpoznasz tak z dnia na dzień, że nagle się budzisz i myślisz, ale po prostu moje życie nagle dzisiaj tak, nie ma typowego sile, objawu, nie? Nie ma, tak, że wyskoczy plamka na ręce. Jest pomału coraz słabiej. Tak, i przyzwyczajasz się do tego, że... Tak, i często nawet dzisiaj to tłumaczyłem w gabinecie jednemu pacjentowi, który akurat ma anemię. I on tak mówi, że no nawet to w sumie o tym nie wiedział. Ja mówię, no dobra, ale to jest tak, że wiesz, czujesz się na przykład jednego dnia trochę gorzej, to nie jest pierwsza twoja myśl typu, wow, mam anemię. Tylko jest taka, no dobra, mam gorszy dzień, bo się nie wyspałem, albo po prostu mam ostatnio więcej treningów, albo one są cięższe, albo mam więcej pracy, albo czegokolwiek innego, więc albo jestem szukamy... po 30, to jest popularny, to jest jakby... Tak. On jest w dodatku po 40, więc już w ogóle wiadomo, że... Kurde, tak, żyje, nie? No. Żyje jest w ogóle. Generalnie jest dosyć wysportowany. I... Może jakby wiedział, że tyle będzie żył, to by zadbał siebie wcześniej. Stracił mnie pacjentkę, słuchajcie, tak. To było takie smutne trochę na mnie. Może mnie oglądasz, nie będę mówił jakby imienia, ale pozdrawiam cię serdecznie, że jakby wiedziała, że dożyje 30 z tyle jako 30, to by zadbała siebie wcześniej. No tak, bo jak mieliśmy po 15 lat i ktoś mówił, że ma 30, to już był taki starszy człowiek, nie? No, tak. Ale ostatnio też były popularne te takie memy, nie wiem czy kojarzycie, one że są... o, ale pięknie pachniesz, co to, Voltaren? To była randka ludzi po 30. Taki wiecie, zapach takim. Mi się kojarzy na przykład z szatnią siatkarską. Bengaj tutaj wysmarowany. Tak. Kojarzysz ten zapach taki miętowy trochę, eukaliptu. Ja kojarzę zapach z szatni męskiej, jak na przykład jeszcze trenowałam na siłowni i przechodziłam i ktoś otworzył drzwi. To potem jak rozmawiałam z kolegami, to oni mi tłumaczyli, że jeśli się wchodzi do szatni męskiej na siłowni, to ci faceci, że często, znaczy możecie to zdementować, ale że często to jest po prostu przykrywanie wszystkiego dezodorantem. Jakby ten dezodorant wystarcza na tydzień i jak wchodzisz do takiej szatni, to musisz złapać oddech przed, wbiec, zrobić wszystko, co możesz, jak najszybciej, jak możesz, żeby się przebrać i wyjść. I na przykład jak się myjesz, no to albo pójść pod prysznic od razu, żeby nie czuć tego zapachu, albo jedziesz na chatę i tam się myjesz, bo to jakby nie da się inaczej. Teraz siłowie trochę już kurde, bo język mój po prostu jest straszny, jakby. Jest ewolucja duża nastąpiła, jeśli chodzi o siłownię. I teraz już wiesz, klima, wysokie sufity i tak dalej. Więc chyba jest trochę lepiej, ale pamiętam trochę te klimaty, że jednak to nie było najmilsze miejsce na świecie. Tak, tak, tak. Na szczęście od paru lat mnie to w ogóle nie dotyczy, ale tak było. Teraz masz siłownię w gabinecie. Teraz mam siłownię w gabinecie, to w ogóle luksus. Nieźle. Ja też, ale nie mam takich ciężarów jak ty. Zresztą widać po mnie, no nie? Jakby, że też nie dźwigam socjalnie dużo. Ciężar ciałem z wolności starszy, bez jakiś mały ketel. Dobra, trochę osunęliśmy się w ogóle jakby i to znowu myślę, że kilka fajnych informacji jakby tutaj poszło do przodu. Znaczy w ogóle skończyliśmy, bo chyba przerwaliśmy. Nie, mówiliśmy o anemii i o tym, że nawet dzisiaj o tym rozmawiałem z pacjentami i o tym, że właśnie o dużej ilości schorzeń możemy się w ogóle nie kapnąć, że coś jest nie tak. Tak samo jak pomału się mogą rozwijać niektóre procesy nowotworowe i sobie z tego nie zdajemy sprawy,
Tak samo anemia może nam się rozwijać w sposób taki długotrwały, ciągły, przez po prostu nasze zaniedbania. No to dlatego też ta morfologia jest ważna. Ja na przykład też w kwestii takiej typowo profilaktycznej często proszę, znaczy proszę, przypominam pacjentom o tym, że trzeba byłoby niektóre rzeczy zbadać. Mhm. Tak samo jak w pewnym wieku faceci już powinni sobie regularnie chodzić na badania prostaty, tak samo każdy w sumie powinien, po no moim zdaniem, raz w roku przynajmniej morfologię zrobić. Nie? Osoby, które wiedzą o tym, że coś się im dzieje, że to już ta morfologia nie jest idealna, to tym bardziej powinny nawet częściej takie badania robić. Jak już wiedzą, że coś jest nie tak i na przykład wiedzą, że jak już jesteśmy na przykład przy anemii z niedoboru żelaza, wiedzą, że mają go za mało, starają się, wdrażają jakąś dietę, która będzie tego żelaza zawierała więcej, pewnie wdrażają też jakąś suplementację, no to powinni za jakiś czas to po prostu zmonitorować, czy to się zmienia w ogóle. Czy to coś działa w ogóle. Czy to w ogóle działa, bo też może być tak, że ktoś sobie pomyśli, dobra, żelazo, ja też wiem, jak to wygląda, bo też przecież mam znajomych, rodzinę, jak wygląda suplementacja typu spoko, czyli kupuję opakowanie żelaza, 30 tabletek i wystarcza mi na pół roku. I popijam herbatą. I popijam herbatą, tak. Bo żeby biorę się magnesem. Przypadkiem za dużo nie wchłaniało, nie? Tak. I przypominam sobie o tym raz w tygodniu, żeby wziąć tabletkę. No to to może jednak, wtedy morfologia może być takim strzałem w twarz, że hej, weź to na poważnie, nie? Organizm ludzki też ma taką niesamowitą funkcję jak adaptacja. I ja też zawsze zachęcam do regularnego wykonywania badań, dlatego że możemy poznać taki no, swój standard, nie? Możemy zauważyć wtedy szybciej, czy coś się zmienia, bo tak jak mówiłeś, no, kiedyś wstałam i miałam gorszy dzień, no i okej. Okay. I jakby ustawiłam tam moją poprzeczkę, że to jest mój gorszy dzień. No i mój organizm się jakby do tego dostosował. Dlatego też ważne jest, że nie leczymy wyniku a pacjenta, bo jeżeli nawet pacjent ma obniżoną hemoglobinę, ale wykonuje badania regularnie i wie, że ma obniżoną hemoglobinę na danym poziomie, ale nie czuje się na przykład słabiej, nie czuje się źle czy coś, to znaczy, że organizm się do tego zaadaptował i nie trzeba go jakby uszczęśliwiać na siłę. Ale może być tak, że pacjent ma obniżoną hemoglobinę i co roku wykonuje tę morfologię i sprawdza i ona jest na tym samym poziomie, ale któregoś roku ona może być jeszcze niższa, jakby dużo bardziej obniżona. No i to jest sygnał, że coś się zaczyna dziać, że warto to zmienić. Ale jeśli wykonywalibyśmy takie badanie ad hoc, no to nie mamy do czego porównać. Nie wiemy, jaki jest taki standard, kiedy czujemy się dobrze. Więc dlatego zalecam zazwyczaj pójść na badania, kiedy nic się nie dzieje. Czyli jestem zdrowy, dobrze się czuję, pójdę na badania, żeby zobaczyć. Nikt nigdy, no nie? Jakby, bo to jest jakby nie pomyślał nikt nigdy. W sensie tak. Jakby bardzo mało osób tak. O tym myśli w tych kategoriach, bo raczej robisz badania, jak jest kiepsko, no nie? Jakby no profilaktyka nie jest jakoś specjalnie sexy. I wiesz, mało kto robi cokolwiek profilaktycznie, tylko my o zdrowiu przypominamy sobie, jak wiesz, już jest kiepsko. Tak, ale potem właśnie mogą wychodzić takie kwiatki, że nie wiemy, jaki jest standard danego pacjenta, nie mamy do czego porównać i leczymy coś, co w ogóle nie powinniśmy musieć się tym zajmować, bo na przykład organizm sobie z tym doskonale radzi. Mhm. Czyli zobaczymy taki wynik i o, pierwsze co widzimy, no to, że ta hemoglobina jest niska, ale to nie jest problem dla tej pacjentki czy dla tego pacjenta, że on się źle czuje, tylko problemem jest to, że toczy się gdzieś indziej stan zapalny, a my się skupiliśmy na tej hemoglobinie, bo ona jest niska. Okazuje się, że tak naprawdę wykonując te badania regularnie, wiedzielibyśmy, że ta pacjentka czy pacjent już się dostosowali jakby do danego poziomu hemoglobiny i oni spoko funkcjonują na tym poziomie, a męczymy pacjenta czy pacjentkę dalszą diagnostyką czy leczeniem tej hemoglobiny, a totalnie bagatelizujemy jakiś inny problem, który się pojawił. Mhm. Tak, ale tutaj padło jedna fajna rzecz, dlatego że ja widzę na przykład po moich pacjentach, że oni do końca też mają taki problem, że nie wiedzą, jak mogliby się czuć, w sensie jakby nie ma tego odnośnika, więc i dla nich na przykład czasami jest ok, ale po przeprowadzonym wywiadzie, na przykład ja wiem, że wcale nie jest ok. Mhm. To nie jest standardowa to, jak on się czuje, jak funkcjonuje, jak śpi, jak się regeneruje, na przykład dla 40-latka. A dla niego to już jest jakby, wiesz, standard, czyli u niego ten być może kiedyś gorszy dzień, teraz już jest lepszym dniem. Więc tutaj jakby te ciało nasze adoptuje się, ale to też dzieje się dość wolno wszystko. Tutaj też
Myślę, że no właśnie, jakby to też może być taki trochę wybrzmieć taka informacja, że warto po prostu mniej więcej, po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, bo kiedyś mówiliśmy sobie o tej skali. Pamiętasz, jak była taka informacja, że my mamy swoją skalę taką, jak się czujemy, taką od 0 do 10, taka subiektywna skala, więc wiemy, jak się czułem, kiedy było kiepsko, wiem, jak się czuję, kiedy jest w porządku, ale taka ogólna skala jest dużo większa, bo ja nigdy rzeczywiście jeszcze nie było aż tak u mnie źle, żebym wiedział po prostu, jak rzeczywiście brzmi czucie się w skali na 1 w skali 0 do 10, albo jak rzeczywiście mógłbym funkcjonować, bo wiesz, dużo osób na przykład ma coś takiego, że no tak, ale jakby chyba to, że wstaję i jestem zmęczony i muszę się napić kawy, to jest normalne, no nie? Albo że ja muszę zrobić sobie drzemkę o 13, to chyba też jest okej, bo przecież kraj śródziemnomorskie ma już siestę i oni są w porządku, więc to chyba jest normalne. Nie rozumiem, dlaczego pracodawca jest niezadowolony, nie? Tak. Albo, że się kładę na dywanie i wie. Dokładnie, albo wiesz, jakby zjadłem, no przecież no to normalne, że trochę boli mnie brzuch i mam zdęcia, bo zjadłem coś tłustego, tak? Mhm. Ty wszyscy, wiesz, jakby to też jest ciekawe, że jakby też nam, po pierwsze, my za bardzo nie wiemy, jak się powinniśmy czuć. Dwa, wszystko dookoła nam wmawia, że ej, masz 30, wstajesz, jeśli cię boli, jest okej, okay, masz 30, jakby wiesz, twoja gwarancja minęła. Jak boli, to żyje, nie? Tak, że, tak, oglądasz sobie, wiesz, jakby też reklamy i tam też informacja taka, wzdęcia, to jest normalne, coś z tego. Weź jakby, nie wiem, Espunisan czy coś innego. Tak, nie wiem, czy Espunisan jest na wzdęcie w ogóle, tak strzeliłem teraz. Chyba tak. No chyba tak, na wątrobę są, nie? No tak, tak. No tak, więc jakby właściwie. To no. Nam też jest pokazywane, że jednak. To nie było lokowanie produktu. Jakby. Nie jestem, bo w ogóle ja jestem przerażony po prostu, bo znowu wróciłem, byłem na weekend w domu rodzinnym i tam sobie czasami po prostu leci telewizor gdzieś tam w tle i po prostu ilość reklam leków, suplementów jest coraz większa. I ja mówię, Boże, po prostu nie ma co się dziwić, że u nas jest jakby, wiesz, kraj lekomanów. Właśnie, dlaczego jak jesteśmy krajem lekomanów, to nie jesteśmy krajem, który robi tyle badań? No bo badania nie są fajne, bo coś ci tam może wyjść, ale bo nikt nie reklamuje badań uśmiechniętą panią w telewizji. No bo wiesz, badania są, no właśnie, a może powinniśmy, bo one są robione w sytuacji, kiedy wiesz, no z czym się kojarzy lekarz? No kurde, jest mega źle, przyszedłem do lekarza. Mm-hmm. A nie tak, wiesz, w ogóle lekarz by cię wyśmiał, jakbyś powiedział, że po co pan te badania? Przecież pan się czuje świetnie. No właśnie, ja chciałem badania. Pan żartuje? Tak, bo teoretycznie to nam przysługuje, żeby sobie morfologię zrobić. Raz na pół roku, albo raz na rok. Często. Nawet nie wiem, raz bo na ja... Rok. Raz na rok, no teoretycznie nam przysługuje, ale no trzeba trochę chachmęcić, trzeba kombinować, bo no kiedyś słyszałam o tym, że właściwie w naszym systemie zdrowotnym nie ma czegoś takiego jak profilaktyka, są badania diagnostyczne, czyli musisz przyjść do lekarza i powiedzieć, chyba coś mi jest i musimy znaleźć co, na przykład gorzej się czuję czy coś, no i jakby lekarz wtedy zleca badania diagnostyczne w celu wykrycia, co ci jest. Ewentualnie to sobie możesz potem powiedzieć, a żartowałam jednak, czuję się świetnie, a mam badania, ha, ha, ha. Ale jeżeli zdarzy się taki mądry lekarz, który powie, dobra, robimy badania profilaktyczne, to mogę się mylić teraz, to też jest coś, gdzieś tam z kimś wcześniej rozmawiałam i ta sytuacja może teraz wyglądać zupełnie inaczej, to teoretycznie taki lekarz robiąc badania profilaktyczne tobie, zabrał jakby pulę badań diagnostycznych komuś innemu, kto ma objawy, albo tam się gorzej czuje, ale się nie zgłosił. Przejdzie. To jest wyczerpywany limit tych badań? To jest jeszcze bardziej skomplikowane no, i to myślę, że to w ogóle temat nie na dzisiaj. Tak, ale też mi się tak wydaje. Tak. Wiesz, możemy to podsumować po prostu tym, że... To w ogóle nikogo nie zachęciliśmy teraz, no nie? Mówi, zrobimy badania, ale tam może umierać dziecko. Ja mu zabiorę też tak. Nie, aż tu tak pulę. Nie, nie działa. Tak nie. Ale... No niemniej jednak profilaktyka u nas no nie ma, leży. Po prostu. Jest tak, no jest bardzo słaba i to jest fakt. Jest coraz więcej faktycznie, to trzeba przyznać, że jest więcej programów różnego rodzaju, które są profilaktyczne i one są, nam się może wydawać na przykład, że one są mocno nagłaśniane, nie? No bo widzimy czasami, są różnego rodzaju billboardy. Teraz o tym, że są na przykład. Ten program 40+. Tak, że są na przykład bezpłatne badania kolonoskopii albo gastroskopii, nie? Dla kosztów sexy. No dla nie pacjentów. Jest, no wiadomo, że nie, no kto by chciał, ale z drugiej strony, ja myślę, że
Osobiście, jakbym miał wybrać, czy od czasu do czasu zrobić sobie nieprzyjemne badanie, czy mieć raka jelita grubego, to wolę badania, nie? Ale pacjenci tak nie myślą, nie? Bo nie myślą. Badanie masz teraz, a raka możesz mieć, a nie musisz. Możesz mieć, a nie musisz. Nie? No dokładnie, nie? Kilka osób namówiłem na kolonoskopię, no bo oczywiście ja jeszcze nie robiłem, sobie przyznaję się szczerze, bo jeszcze jestem 30 z hakiem, więc... O, ty zły, czyli namówiłeś innych, a sam nie robiłeś. No bo wiem, że... Nas jeszcze program profilaktyczny nie obejmuje. Tak, jeszcze to nie jest moment, żeby... Znaczy, jeszcze powinniście żyć. W ogóle z rakiem jelita grubego mam kilka takich ciekawych jakby swoich rozkmin. Natomiast no, mówiłem osobę tak, na przykład panią około 60, mówię państwu, jakby ogólnie głupio umrzeć na nowotwór jelita grubego, bo jest w 100% wyleczalny, jak się go znajdzie wcześniej. Bo on jest tylko z namarzanych po prostu polipów w obszarze jelita grubego głównie. Tak, a jednocześnie jest jednym z najczęstszych. Tak, więc mówię, po prostu głupio umrzeć na to. No po prostu można, no, są inne nowotwory, gdzie na przykład nie jest głupio umrzeć. Jakby o, jest ciężko wykrywalne, no nie, no, ale tutaj jest łatwe. Jaka. No i o jelicie grubym mówisz często taki cichy zabójca. Po prostu on jest niebolesny sam sobie, ale wątpię, żeby nie dawał żadnych objawów, bo jednak światło jelita się diametralnie zmniejsza. No tak, ale zdjęcia, zaparcia czujesz. Tak, to może być mocno maskowany właśnie. Nie? No i nadal to jest temat, gdzie no nie mówi się o tym przy na przykład przy stole wigilijnym, nie? Czy tam na, nie, na facet, urodzinach. Właśnie to jest ciekawe, bo facet już lubił mówić o kupie, ale dlaczego jakby wiesz, jakby... No tylko właśnie może nie z okazji wigilii, nie? Ale tak, ale z drugiej strony tak. Niby się teoretycznie wszyscy to znaczy, przekrzykują, brak kupy, kto co ma. To nie jest swego, wiesz, jakby... Nie jest aż takie fancy. Nie jest takie fancy, no, jak... Ale wiesz, na przykład ja sobie wyobrażam, że łatwiej jest przeprowadzić rozmowę w stylu no, ale mnie ostatnio codziennie boli głowa, nie? Niż... Ej, ale codziennie ostatnio mam zatwardzenie. No, jednak wydaje mi się, że... Albo, że pojawia mi się ból odbytu tak. Przy oddawaniu stolca. To też nie brzmi fajnie przy stole. Tak. Ale boląca znaczy, głowa, bolą mnie kolana, super. Jakby okay. Tak powinno być, nie? I można się nawet licytować, kogo tak. Bardziej i kogo więcej no. Kończyn. A ty nie, bo nie mogę po prostu wypróżnić się od 2 dni. Co ty mówisz? Ja o 3. A ja o 4. Ja od urodzenia, nie? A nie mogę 7 dni, ale po prostu teraz mi się udało i po prostu moja kupa, po prostu ja mi pokażę zdjęcie, no nie? No i kurde, serio, podanek to mój faktorek. To chyba poszło za daleko. Ale to było ciekawe, w sensie, no właśnie, my, moim zdaniem my za mało rozmawiamy po prostu, wiesz, o tym jak... ale jak się na przykład czujemy. To było fajne na przykład, tak... Tylko znowu to jest takie trochę nieakceptowane społecznie. Typu mówisz, kurde, słuchajcie, po prostu, ale się super czuję od miesiąca. No po prostu rewelacja, jakby wstaję rano, po prostu do 23, po prostu mam cały czas energię, cudownie się wysypiam. Myślę, że cię nie zaproszą na kolejne spotkanie, tak. Jakby, przyjaciół. No, ale, powiesz, ale słuchajcie, mnie napierdziela kręgosłup miesiąca? Słuchajcie, my w wtorek na piwo idziesz z nami? Więc to jest akceptowane społeczne po prostu, typu narzekanie, jak się czuję mega kiepsko. Masz napij się, trochę się rozchodzi. No. I zobacz, i co by było ciekawe, właśnie nie zaprosiliby mnie na kolejną imprezę, bo się czuję za dobrze, a powinno być tak naprawdę? Czuję I jeszcze się tak musiałbyś świetnie? Powiedzieć, że jesteś zadowolony z tego, ile zarabiasz. To już w ogóle. A powinno być, widzisz, sytuacja taka, może jakby uderza ten, powinno być tak, że ktoś powiedzieć, wow, jak to zrobisz, się czujesz tak świetnie? A mówi, po pierwsze, zrobiłem sobie morfologię pół roku temu, po drugie, wdrożyłem naprawdę dobre żywienie, które jest zdrowe i smaczne i jest go tak dużo, nie mogę go przejeść. Jest tego dużo. Ćwiczę sobie i ktoś mówi, kurde, naprawdę, daj mi po prostu kontakt do tego laboratorium, też chcę zrobić badania. Patryk, wierzymy, że masz takich przyjaciół? Nie mam właśnie. Szczerze, nie mam i też sobie zdałem sprawę, że rok z hakiem temu robiłem badania, które wyszły dobrze, przyznaję się, nawet wyszło. Właśnie to było ciekawe, czułem się mega kiepsko. Wtedy czułem się mega kiepsko i badania wyszły mi mega dobrze. I pani powiedziała, że z takim badaniem to jest pediatria. Zdrowie, jak wiesz, profilaktyka, nie to, że wiesz, jakby chore dzieci, tylko... Tak, ale to też jakby pokazało mi, kiedyś miałem w ogóle takie dziwne problemy, to było fajne. O, to też pokazało mi po prostu... jak ważne jest to, kto ci analizuje różne badania, bo miałem taki temat z serduchem związany. Oczywiście na początku wszystkie badania laboratoryjne, wszystko poszło dobrze, później kardiolog, wyszło dobrze. Musiałem tego kardiologa wystękać po prostu EKG papierowe, bo on na początku wysłuchał mnie, sprawdził, mówi, panie Patryku, jest cudownie. Ja mówię, nie, poproszę badania, po prostu jeszcze EKG papierowe, bo chciałem skonsultować to z innym jeszcze lekarzem. Zrobił mi, on to oczywiście badanie zobaczył, powiedział, że jest sztos, badanie, jest cudownie, ale ja tak sobie wziąłem, dam do swojego znajomego akurat kardiochirurga i on powiedział, ha, wiedziałem,
Wiedziałem, że... I pokazał mi coś takiego, a mówi, że to jest bardzo rzadkie i tak dalej, ale że mi się nie przyjmował, bo tam jakieś po prostu dodatkowa droga przewodzenia w sercu, więc czasami po prostu będzie mi tak odpalała i po prostu będę miał przyspieszone tętno, ale za jakiś rok z hakiem powinno mi to zaniknąć. No i no, z hakiem mi zanikło, więc mega ciekawe to było, jak ważne jest, jakby wiesz, jakby skonsultowanie tego z innym specjalistą, bo każdy tej karty widzi coś innego. Mhm. Trochę. I no trzeba mieć ten kontekst typu, wiesz, jakby co ja robię, w jakim ja wieku jestem, jak ja funkcjonuję. Myślę, że to jest też mega ważne, co powiedziałeś właśnie, że żeby to wybrzmiało, że my jako pacjenci nie jesteśmy skazani na jednego tego lekarza, do którego chodzimy. Jeśli on mówi właśnie, ej, no ale pani jesteś zdrowa i w ogóle nie ma pieniędzy i na pewno nic ci nie jest. No to jeśli ja za tydzień umrę, bo on czegoś nie wykrył, to nie przyjdę do niego, haha, i co? No bo już jakby umrę, nie? Więc mam jest prawo, mam prawo do tego, żeby zmienić lekarza, nie? To nie jest jeden przypisany do końca świata i jestem przykuta i ja jestem skazana na niego, a on na mnie. Tylko no tak jak zmieniasz fryzjera, bo ci nie pasuje i cię opitolił i nie podoba ci się i więcej do niego nie wracasz, no to dlaczego tak nie traktujemy lekarza? To nie jest jakieś turbo skomplikowane, a chodzi bardziej o nasze zdrowie niż w sumie o wygląd, nie? Wiesz co, z drugiej strony myślę, że właśnie chyba nie mamy z tym tego problemu, bo jednak zmieniamy specjalistów bardzo często i jak już to czasami wiesz też... No dobra, rzeczywiście, może jest część osób, które po prostu trzymały się jednego, jak mówi, że wiesz, jest okej, okay, no to jest okej. Okay. Myślę, że to znowu bo wynika lubię to, po prostu co on mi mówi, nie? Że jest okay. ze świadomości. My to... żyjemy w dużym mieście, też rzadko pewnie chodzimy do Państwowej Służby Zdrowia. Nie, ostatnio jak synek mi się urodził, to tam trochę pamięci, że służba zdrowia u dzieci to jest w ogóle, nawet fizjoterapia u dzieci to jest wiesz, w ogóle inna historia. Czyli im jesteś starszy, tym mniej zasługujesz. Jest gorzej, zdecydowanie jest dużo gorzej, bo to moglibyśmy w ogóle kiedyś pogadać po prostu pod tym kątem, bo pediatria i małe dzieci to jest tak, że po prostu idziesz do specjalisty typu fizjoterapeuty, on ocenia, lekarz tylko mówi, no daj się pani do fizjoterapeuty. I idziesz do fizjoterapeuty, on ocenia, wszystko sprawdza, po prostu prowadzi cię i lekarz tylko dopytuje się, a co tam pan ciekawego wyszło? Aha, okej, okay, dobra, spoko. Wiesz, jakby widać po prostu, że nikt sobie nie wchodzi w kompetencje. U dorosłych? Wszyscy są do kompetencje i jakby nikt się nikogo nie słucha, a u dzieci jest widzę w ogóle inaczej, więc ja korzystam, ale ze sobą już dawno nie byłem w państwowej. No ja też nie, bo po prostu szkoda mi jest czasu na to przede wszystkim. Bo jak myślę, że miałbym przyjść na... Znaczy to raz, że się zapisać, miałem tak kiedyś, że się chciałem zapisać do pulmonologa i pani powiedziała, i to był jakiś, pamiętam, jakiś wrzesień, październik, ja mówię, aha, i pani mówi, że... Ale to badania to dopiero będą w przyszłym roku. Żeby w ogóle do pulmonologa. Ja mówię, no dobra, nie, czyli mówię to jakiś, nie wiem, tam styczeń, luty, no nie, grudzień. Grudzień przyszłego roku. Ja tak myślę, to ja nie wiem, czy będę żył jeszcze, także może pójdę sobie. Ostatnio właśnie też rozmawiałam z moją mamą, że bolał ją, wiecie, kręgosłup w kwietniu. Dostała tam skierowanie na rehabilitację. No i dostała się w końcu tam, nie wiem, we wrześniu czy w październiku i jeszcze się po trzech zabiegach pyta, czy pomaga, nie? My już wiemy, że... Tak. Znaczy mamy o tym swoje zdanie tak, i to myślę, że tu się akurat trudny temat, jeżeli po prostu nie chcesz na podcaście przeklinać, no nie? To jest naprawdę, trzeba się wstrzymywać. Musimy to przełożyć. Tak, to wiesz, tak samo jak po prostu, bo były badania, trzymając się, że twojej mamy, bo akurat były badania robione przed wiosną, dostała się jesienią, jednocześnie było leczenie dopasowane do tych badań, które ona robiła. Tak samo mówisz, jakbyś, byśmy zrobili sobie morfologię na przykład w marcu i później wdrożyli to leczenie we wrześniu. No sorry, ale to ona się zmieniła, wiesz, 100 razy, no nie, jak do przestrzeni przez 10 miesięcy, więc ten twój kręgosłup mamy już był innym kręgosłupem prawdopodobnie. Pewnie dużo gorszym niż na wiosnę, skoro po prostu gdzieś tam to leczenie było odleczone. Wracając do tego tematu jeszcze, ja pomyślałem w kategoriach, że wiesz co, jakby my chyba zmieniamy jednak specjalistów, tylko czasami jak się na przykład trafi ktoś taki, że mówię teraz trochę na przykładzie swoich znajomych lekarzy, kto powie, wie pani co, jakby kurde, okej, okay, bolą panią stawy, dobra, fajnie, ale tutaj masaże, leki przeciwbólowe, to jest jedna strona, ale my powinniśmy uderzyć na przykład, wiesz, w żywienie albo w jakąś suplementację. No dobra, suplementacja jeszcze spoko, trzeba łykać, nic się nie robi, no nie? Ale na przykład żywienie i się okazuje, że takiego lekarza to ja nie chcę. Że jednak, wiesz, jakby leczenie, które zaproponował jest trochę
trudniejsze i wychodzi poza nasze pojmowanie klasycznej, gdzieś tam powiedzmy, medycyny akademickiej, to ja już go nie chcę. No tak, to też są zawsze dwie strony medalu, nie? To Maciek mi chyba też kiedyś opowiadał o tym, że tam zrobił ileś 5 zaleceń pacjentce i oczywiście wybrała to najmniej, jakby, istotne. Najmniej istotne i najłatwiejsze, nie? Co wiesz, coś do picia, no nie? Już nie będę, bo co tam... Ja też... Nie wiem, o co chodziło, ale coś takiego było kilka właśnie dotyczących na pewno diety, chyba jakieś ćwiczenia oddechowe czy medytacje jeszcze miała robić, bo tam bardzo wysoki był poziom stresu i chyba tylko wspomniałem o tym, że może warto byłoby rozważyć tam suplementację jeszcze czymś. Co było w sumie takim... Wybieram suplementację. To akurat... I to tylko powiedziałem, że można by było, ale to może tam... Jak się uda, nie? Na scenie wysłaliśmy znajomą też do specjalistki, tam właśnie wyszło i troszeczkę takiej pracy, że więcej ruchu i dała i po prostu osoby w jej okolicy, które jakby mogły jej pomóc w tych kategoriach. Tam jeszcze była taka sytuacja właśnie, jakieś medytacja, afirmacja pod koniec tam psychiki, coś tam ciekawego i może gdzieś tam psychoterapeuta z tyłu głowy siedział, że może był potrzebny. No i żyłka na coś tam, no nie, bo tam jeszcze jakieś pęcherzowe rzeczy były. No to oczywiście wiadomo. On tam bierze sobie żyłka przez 2 miesiące i mówi, kurde, nic nie pomogło mi to, no nie, jakby nic nie pomogło. A jak tam ta specjalistka ruchowa, kurde, nie zapisałem się jeszcze, A jak tam ten temat medytacji, no już znalazłem sobie jakieś takie prowadzone i już prawie będę robiła dzisiaj pierwszy raz, no nie, ale twardo nic mi nie pomaga. Dobra, myślę, że temat jakby był o tyle ciekawy, że troszeczkę jakby pokazał, że jest tam przestrzeń na analizę badań w praktyce fizjoterapeutycznej i że fajnie byłoby o tym wiedzieć i kilka plusów jakby przedstawiliśmy. I teraz tak, po pierwsze, gdzie się można tego nauczyć? No na pewno można się nauczyć na kursie. Bo nie powinniśmy jeszcze nic o tym, wiesz o tym? W ogóle nic. Chyba nie. Nic. Ale jesteśmy super, daliśmy tyle jesteśmy wiedzy. Super, tak. No właśnie, wiesz, słuchajcie. No właśnie, sprawa tego? Polega na tym, że Aldona nagrała całkiem dobry kurs online, więc w dodatku nie trzeba nigdzie jeździć. Znaczy, bo wiesz co, w ogóle, bo to jest przestrzeń, gdzie kursy, one się wpisują idealnie. Tak. Pamiętam, że my z Maćkiem byliśmy kiedyś, przypominam byliśmy na stacjonarnym tobie. Takim kursie. Ile pamiętacie z tego? Znaczy nie, no ja, wiesz co, chyba niedużo, ale ja się później jeszcze po prostu uczyłem stacjonarnie na innych kursach z diagnostyki laboratoryjnej, takich faktycznie stacjonarnych. Wiesz, nie o tym chciałem powiedzieć, ile wyciągnęliśmy, bo to jest mało ważne. Ważniejsze jest to, że po prostu to jest słuchanie kogoś. Mhm. Wiesz, słuchanie kogoś o danej prezentacji. Może zrobić to w każdym dowolnym miejscu, więc jest jakby tu się idealnie kursy wpasują, bo wiesz, w naszej branży terapeutycznej jest tak, że jakby jak to fizjoterapeuta może uczyć się czegoś online? No w tej dziedzinie w 100%. Bym powiedział nawet, że w 110, bo to wiedzę przyswoisz lepiej, możesz sobie zrobić notatki, odpalić gdzie chcesz, w ogóle wyjść sobie na zewnątrz, skorzystać z pogody, więc jakby cudo. Wydaje mi się, że też jakby pomyślałem sobie, bo to jest trochę taki temat, który wchodzi w trochę taką diagnostykę różnicową. Taka analiza badań. I w ogóle ten diagnostyką różnicową jest o tyle dziwnie w naszej branży, że niby każdy sobie zdaje z niej sprawę i wszyscy mówią, ale fajnie, w ogóle jest książka, ta diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów, która po prostu co do druku to się sprzedaje praktycznie cała i jest fajnie, ale jak na przykład z Maćkiem kiedyś organizowaliśmy kurs diagnostyki różnicowej dla fizjoterapeutów, to nie pamiętam, żeby na jakimkolwiek kursie było nam tak ciężko zebrać grupę. Gdzie jednocześnie tego kursu i tak dopłaciliśmy po prostu, bo chcieliśmy go sami zrobić. No i dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego, bo to jest o tyle dziwnie, że to jest jedno z takich specyficznych szkoleń i myślę, że analiza badań jakby wchodzi w to, że przez to trochę może stracić pacjentów. Tak dużo fizjoterapeutów myśli, no nie, że kurde, ja mu zrobię tą analizę badań i zamiast mu robić dalej terapię manualną, to on pójdzie do endokrinologa. I jednocześnie... I jakby, już do mnie nie przyjdzie. I do mnie przyjdzie, więc ja tego pacjenta oddam komuś. I to jest strasznie złe myślenie, bo w sumie chodzi o to, żebyś ty nie miał pełnego grafiku, znaczy i tak się suma summarum skończy w ten sposób, tylko żeby wszyscy twoi pacjenci byli zadowoleni w tych kategoriach. I jak myślimy w tym zestawieniu, to ten grafik i tak nam się zapełni, ale jednocześnie po prostu nie będę się niepotrzebnie z tymi pacjentami spotykał, tylko po prostu maksymalnie pomagał wszystkim, którzy do mnie trafią. Więc chcesz o tym kursie powiedzieć coś jeszcze? Czy chcę powiedzieć coś jeszcze? No tak, że jest już gotowy. Jak my to wypuściliśmy, to on już jest? Nie, on już, tak? On już jest, tak? On na ten teraz moment. Już jest.
można wejść i go tak. wziąć. Ja miałem przede wszystkim na myśli to, że on już jest gotowy. Jest gotowy, nagrany, wspaniały i po prostu czeka. Przygotowany, leży na platformie, tylko Hubert klika on i działa. Tak. Fajnie, więc można go dostać. Nie, nie można go dostać, można go kupić po prostu. Można go dostać. To była dobra wiedza. Jakby nie ma nic takiego super mega dobrego za darmo. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? No czy są te rzeczy typu, wiesz, miłość, miłość tak? szczęście. Miłość nie jest za darmo. No to pewnie szczęście i inne fajne rzeczy. Są różne fajne rzeczy za darmo, ale no wiedzę twarde. W ogóle się z tobą nie zgadzam. Raczej nie. Dobra, nieważne, pomijmy to. Tak, dobra, nie ma. A ten kurs też nie jest, po prostu myślę, że jakby warto jednocześnie, jeśli chcecie stracić pacjentów, ale jednocześnie mieć wszystkich, którzy do was trafią i są w 100% zadowoleni. Ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest w ogóle tak, że ich tracimy, bo z tych wszystkich pacjentów, którym polecam, żeby wykonali badania krwi, to oni je naprawdę robią. Nikt nigdy nie powiedział typu, co, badania krwi? Nie, nie będę robił żadnych badań, w ogóle wychodzę, nie? Nie zdarza się. Oni po prostu wracają, oglądamy te wyniki, jak trzeba, to kieruję dalej do innego specjalisty. A czasami jest po prostu tak, że ja patrzę na te wyniki, mówię, wow, w ogóle super, bardzo się cieszę, że tam nic nie wyszło. I pacjenci mówią, bardzo się cieszę, że jestem pod tym kątem zdrowy. Mówię, mamy tylko zaburzenia gdzieś tam funkcji, pracujemy sobie na czymś innym, nie ma powodu do tego, w ogóle do jakichś obaw. Myślę, że jest to jest spoko. Właśnie faktycznie taka wartość dodana dla pacjentów, no bo jeśli ja bym przyszła do fizjoterapeuty i on mi mówi, dobra, Graszka, to może jeszcze zrobimy tu badania, zobaczymy, czy ogólnie wszystko jest spoko, widzę, z czym masz problem, ale ogólnie zobaczymy, czy jest spoko, to ja sobie myślę, wow, no to on mnie traktuje nie jako łokieć, czy tam jako brzuch chodzący, tam wątrobę, tylko no jako całość, nie? Więc to też jest spoko tak pokazać, bo skoro, ja bym tak pomyślała, skoro ktoś mnie wysyła albo zaleca, albo poleca, żebym zrobiła badania, no to coś musi na ten temat wiedzieć. Więc już wiem więcej niż na przykład ten fizjoterapeuta tam trzy bloki dalej, nie? Wydaje mi się, że też idziemy w tym kierunku, że po pierwsze warto zrobić to, bo dużo osób trafia do nas jako specjalistów pierwszego kontaktu, czyli boli mnie coś, przychodzi do fizjoterapeuty i się okazuje, że to nie jest tylko praca dla fizjo, albo że tylko sama terapia manualna nie wystarczy. Druga opcja jest taka, że pacjenci po prostu lubią osoby, które gdzieś tam łączą te kropki zdrowotne, że o, tutaj musimy pracować nad snem, bo mamy zaburzenie takie i takie, a tutaj terapia manualna, a tu ruch i rzeczywiście oni się czują tacy jakby zaopiekowani. Więc jeżeli chcemy tak dopieścić naszych pacjentów jeszcze, i chyba zrobić, żeby nasza praca nie była taka nudna, bo jak się wychodzi trochę poza taki margines typu łokieć, że to jest, wpisuję zamiast tam pani imię, nazwisko, to kobieta łokieć, to myślę, że to jest dobry punkt, żeby po prostu tą analizę badań tam dorzucić i coś na ten temat jakby wiedzieć. Bo to nie trzeba być jakimś super specjalistą, pewnie nigdy nie będziecie jak Aldona analityk. Ale myślę, że warto byłoby Na pewno potrzebujemy jakiegoś, no wiadomo, dużo mniejszego zakresu, ale jednak jakiejś wiedzy na ten temat, żeby umieć, no bo nie potrzebujemy absolutnie wszystkich tych parametrów znać, no bo one często są specjalistyczne, już nawet nie dla lekarza ogólnego, tylko dla lekarza specjalizującego się w danej wąskiej dziedzinie, no to dla niego to będą na przykład bardzo ważne badania, o których my nie mamy pojęcia i pewnie nie będziemy mieli i w sumie po co nam to. Ale takie dosyć ogólne badania, które mogą nas nakierować na najczęstsze schorzenia, z którymi faktycznie pacjenci się borykają, no to jednak powinniśmy mieć pojęcie. Tak, więc macie na Europrojekcie jakby kurs Aldony właśnie z analizy badania fizjoterapeutów. Bardzo dziękujemy ci za rozmowę. Fajnie było posłuchać o takich zależnościach. Powiedz tylko jeszcze tutaj do naszych słuchaczy, jakby chcieli troszeczkę więcej cię poczytać, posłuchać, to gdzie mogą to zrobić? Na pewno na Insta, Kobieta w Laboratorium i to chyba główny kanał. Jest jeszcze blog, ale on teraz odpoczywa, ale może się wskrzesi. Okej. Okay. Super, dziękuję bardzo i do... pewnie zobaczymy się jeszcze gdzieś tam w przyszłości. Tym bardziej, że jest pewnie... Starasz się to określić w ramach czasowych. Nie, chodzi mi, właśnie trochę staram się określić w ramach czasowych, ale jest też webinar po prostu taki bardzo praktyczny, tak. Który ty robisz z Aldoną. Tak. I ja właśnie nie wiem, czy jak to się wypuści, to on już jest. 8. Czyli,
Czyli jeżeli będzie. Jeżeli oglądacie tego Neurofliki jakby w trakcie premiery, to 8 maja webinar... Czerwca. 8 czerwca. Tak, macie webinar. Na którym rozmawiamy o bardzo praktycznych case'ach z gabinetu, gdzie te badania się przydały. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. Ciao. Thank you.